Cześć, zapraszam Was dzisiaj na film dotyczący produktu, co do którego byłyście ciekawe mojej opinii. Jest to Poeze Didi Cream. Ja Wam go pokazywałam w swoim holu zakupowym, wtedy dałyście mi znać, że jesteście zainteresowane właśnie filmem o tym kremie, o tym produkcie. No i co? No i kręcimy. Część z Was mi pisała, że go ma, że go używa i że bardzo lubi, ale też pojawiły się takie opinie, że coś tam jest z nim nie tak, że nie każdemu podpasował. Ja Wam powiem, że ja używam tego produktu już od jakiegoś czasu i mam jakąś tam swoją opinię na jego temat, swoje zdanie wyrobione, ale to Wam powiem pod koniec tego filmu. Oczywiście zrobimy sobie całodniowy test, ponoszę go może jakieś 10 godzin na twarzy, no i wtedy Wam powiem, jaka jest moja opinia na jego temat. Co do samego kremu, jego konsystencja jest bardzo delikatna, to jest taka konsystencja, powiedziałabym, typowego właśnie kremu BB, DD, CC. Taka jest dość treściwa, powiedziałabym, ale zarazem lekka. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, powiedzmy, do konsystencji tego produktu, to to, że jest trochę mało wydajny. Pod tym względem, że mam wrażenie, że muszę go nałożyć na twarz więcej niż jakiegokolwiek podkładu, więc szybciej nam się skończy. Jeżeli chodzi o jego cenę, to cena się bardzo różni w zależności od drogerii, ale już możemy go dostać za około 30 zł. To myślę, że tyle, jeżeli chodzi o takie początkowe informacje. Myślę, że zacznę go nakładać. W międzyczasie przeczytam Wam, co producent obiecuje. Skonfrontujemy obietnicę producenta z tym, co ja uważam na temat tego kremu oraz powiem Wam, czy jest warty wypróbowania, czy też nie. Jeżeli chodzi o mój sposób na ten krem, to twarz jedynie przemyta tonikiem, nie nakładam zupełnie nic pod niego, żadnego kremu, żadnej bazy, zresztą wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby właśnie nakładania pod tego typu produkty czegokolwiek na twarz, przynajmniej ja nie odczuwam takiej potrzeby. Aplikuję go zawsze palcami, dlatego że uważam, że daje najlepszy efekt. Gąbeczka go bardzo mocno zjada, zabiera jego krycie. Pędzlem chyba nawet go nie próbowałam nakładać, ale myślę, że to jest trochę bez sensu. Po prostu wydaje mi się, że najbardziej intuicyjną ogólnie metodą nakładania tego typu produktów, kremów BB, CC, DD są nasze paluszki. Najbardziej, najfajniej wtapiają ten produkt w cerę. I co do koloru, to on ciemnieje, także jeżeli wahacie się pomiędzy ciemniejszym a jaśniejszym, to wybierzcie raczej ten jaśniejszy, bo on sobie na twarzy lubi ściemnieć, ale też to, co trzeba zaznaczyć, jest to produkt, który ma naprawdę duże zdolności dopasowywania się do cery, dopasowywania się do koloru. Ja nie wiem, jak on to robi. No to zaczynamy nakładać. Nasz wyjątkowy DD Cream zapewnia naturalne krycie oraz efekt rozświetlonej cery. Tworzy na skórze skuteczną barierę przed szkodliwymi czynnikami środowiska, takimi jak smog czy promieniowanie UV. To prawdziwa przeciwsmogowa maska dla skóry, bez efektu maski. Krem dodatkowo nawilża skórę, spowalniając procesy starzenia. Hit każdego sezonu, nasza skóra jest bezpieczna, piękna, a my czujemy się pogodnie. Sprawdźcie same. Całoroczny krem koloryzujący o kompleksowym działaniu pielęgnacyjnym, odpowiedni do każdego rodzaju cery, tworzy na skórze skuteczną barierę przed szkodliwymi czynnikami środowiska, takimi jak smog czy promieniowanie UV, zapewnia naturalne krycie oraz efekt rozświetlonej cery. Skutecznie chroni i nawilża skórę, spowalniając procesy starzenia. Zawiera wyselekcjonowane pigmenty z certyfikatem EcoCert, które idealnie stapiają się z kolorem skóry i zapewniają krycie bez efektu maski. Nie zapycha porów, pozwala cerze swobodnie oddychać. Skóra odzyskuje równowagę, staje się nawilżona, ujednolicona i pełna blasku. No to mamy krem na całej twarzy. Jak możecie zobaczyć, nie jest to zbyt mocno kryjący produkt. Ja Wam powiem, że jak otrzymałam próbkę od Poeze, i ją trochę poużywałam, wydawało mi się, że produkt ten ma znacznie większe krycie niż jakby ta właściwa wersja. Nie twierdzę, że próbka była bardziej kryjąca, a później ten produkt, teraz jakby sam właściwy produkt mniej kryjący, ale właśnie wcześniej używając próbki wydawało mi się, że jest on znacznie bardziej kryjący. Zresztą ja Wam mówiłam, że jak na krem TD on ma całkiem fajne krycie. Nie, produkt ten ma bardzo delikatne krycie, służy on jedynie tak upiększająco naszej twarzy, wyrównuje koloryt. Jeżeli macie dużo niedoskonałości na twarzy, a zależy Wam na ich przykryciu, to zdecydowanie to nie będzie produkt dla Was. Na skórze prezentuje się bardzo ładnie. Ma wykończenie, jak możecie zobaczyć, takie rozpromienione. Cera wygląda bardzo naturalnie i to jest moim zdaniem główny plus tego produktu. To, jak on prezentuje się właśnie na skórze, bo dosłownie wygląda tak, jakby go nie było. Skóra jest ujednolicona, jest upiększona, może nawet tam delikatnie zblurowana,
ale wygląda również tak, jakby nie było na niej nic koloryzującego. Rozumiecie? Jakby to był sam krem bez jakiegokolwiek pigmentu. I to mi się w tym produkcie podoba najbardziej. Ja pudruję kremy tego typu. Wiem, że nie wszyscy to robią, ale no, ja jednak wolę dać szansę temu produktowi posiedzenia na mojej twarzy trochę dłużej. Jeżeli macie cerę suchą, to jak najbardziej uważam, że nie trzeba go pudrować, bo jest to dość trwały produkt, ale w przypadku cer mieszanych, szczególnie tłustych, no to zdecydowanie zalecałabym. Ja wykończyłam makijaż, pokazuję się Wam z bliska. Jak możecie zauważyć, krem ten na twarzy prezentuje się bardzo naturalnie. Kolor jest wyrównany, dalej prześwitują jakieś tam wakacyjne piegi i tak dalej. To tylko też dodaje takiej lekkości całemu makijażowi. Tekstura skóry jest zachowana, co też sprawia właśnie, że produkt ten wygląda niezwykle naturalnie. Ja jestem zachwycona tym, jak się prezentuje na skórze. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Ja stosując tego typu kremy na twarz, bardzo pilnuję tego, żeby nie zepsuć tego mega naturalnego efektu na twarzy źle dobranym pudrem, zbyt ciężkim pudrem. I wypiszę Wam w opisie pudry, które u mnie doskonale idą w parze właśnie z kremami typu BB, CC, DD. Ja w tym momencie mam na sobie Golden Rose. Jest to puder, który jest całkowicie transparentny. Zostawiam taki bardzo delikatny, satynowy efekt na twarzy, taki delikatny blur i prezentuje się również bardzo naturalnie, więc to połączenie właśnie tego kremu z Paese plus puder z Golden Rose, napiszę Wam w opisie dokładną jego nazwę. Po prostu jak dla mnie to jest połączenie idealne i dosłownie to wygląda, jakby w ogóle nie było makijażu na twarzy. A ja akurat w lato, szczególnie w lato, kiedy wychodzimy na słońce, na światło dzienne, bardzo lubię udawać, że nie mam na sobie makijażu, że nie mam na sobie tapety. Także polecam wypróbować właśnie te dwie rzeczy razem. I tak jak mówiłam, wypiszę Wam jeszcze w opisie pudry, które doskonale nadają się właśnie do utrwalania, takiego delikatnego utrwalania, bardzo subtelnego kremów tego typu, które dzisiaj po prostu testujemy i pomogą one zachować taki naturalny wygląd skóry, nie nadadzą ciężkości. Dobra, słuchajcie, ja teraz nie mam tutaj zegarka przy sobie. Telefon gdzieś posiałam, ale mamy około godziny 14, także myślę, że widzimy się za co najmniej 8 godzin. Do zobaczenia, cześć! Godzina, chwilę po 23, podsumowujemy krem DD. Ogólnie on ma to do siebie, że w ciągu dnia traci nakryciu. I to, co można zaobserwować, to to, że właśnie jakby moja twarz już nie jest tak ujednolicona, nie jest już tak ładna, jak była na początku, ale on wszędzie jest. Nigdzie się nie pościerał, nigdzie nie porobił żadnych plam, na całej twarzy dalej siedzi, tylko właśnie jakby jego krycie jest już zmniejszone. Nie zebrał mi się w żadnych zmarszczkach, ani na czole, ani tutaj przy nosie, przy ustach. Wszystko jest super. Na pewno struktura skóry została nieco podkreślona, nie jest już taka wygładzona jak na początku. No i to, co jest ewidentne, to skóra się świeci, ale minęło 9 godzin, dobrze liczę, chyba 9, także jak na taki zwykły krem DD za 30-40 zł, to ja myślę, że on się utrzymuje naprawdę wyśmienicie. Moja cera na ten moment jest taka na pograniczu, pomiędzy normalną a mieszaną. No i na mojej cerze naprawdę ja jestem z tego produktu bardzo, bardzo zadowolona. Dzisiaj może nie było jakoś specjalnie bardzo gorąco, ale ja byłam dzisiaj na rolkach, zdążyłam się spocić, sprzątałam w domu, także no, on też nie miał jakichś takich najłatwiejszych warunków. I no nie wiem, sami ocencie, jak on Wam się podoba. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. Pytaliście mnie o moją opinię na temat tego kremu. Uważam, że jest to zdecydowanie jeden z najlepszych produktów tego typu, jakich używałam. To jest ogólnie mój hit lata. Ja go teraz noszę codziennie. Powiem szczerze, że nie widzę jego działania pielęgnującego. Nie czuję, żeby jakoś specjalnie nawilżał moją cerę, żebym jakoś w szczególny sposób otaczał jakąś tam specjalną pielęgnacją. Nie. Więc pod tym względem nie uważam, żeby on był jakiś taki bardzo pielęgnujący. Ale wiecie, chodzi mi po prostu o to, że to jest super produkt, który naprawdę fajnie wygląda na twarzy.
I podsumowując, uważam, że na plus jest to, że na twarzy prezentuje się arcynaturalnie. Jego krycie w moim odczuciu też jest na plus. Wiadomo, że każdy potrzebuje czegoś innego, jak dla mnie ono jest wystarczające. Na plus zdecydowanie to, jak się utrzymuje, bo jest to produkt, przynajmniej u mnie, naprawdę długotrwały. Na minus jest to, że ciemnieje oraz ja nie do końca przepadam za jego konsystencją. Jest ona w moim odczuciu taka trochę dziwna. Jakby wiem, brakuje mi takiego fajnego poślizgu podczas nakładania. No i kolejnym minusem jest to, że jednak nie jest to, wydaje mi się, produkt wydajny. Ale z drugiej strony też nie jest zbyt drogi. Dajcie znać, jak on się sprawdza u Was. Piszcie, jakie znacie dobre kremy z tej kategorii, wiecie, BB, CC, DD. No i na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w innym filmie. Cześć!